Siema, z tej strony Wnioski z Wioski. Jak widzicie, znowu zaczęło mocno padać śniegiem. Woda jest zamarznięta, to nalejemy ciepłej wody dla kur, bo na pewno są spragnione. Jak widzicie, już się zlatują. Tutaj nalejemy też do drugiego. Dobra, tutaj te mają, idziemy do kochinków. Bardzo wieje, jest taka, można powiedzieć, burza śnieżna. Tu wszystkim nalejemy, niech mają. Sprawdzimy zaraz, ile jajek. Tylko tu jeszcze tą konewkę do końca wyleję, żeby to nie zamarzło. O, dobra. Sprawdzimy w kurniku, czy jakaś kurka siedzi tu. O, jak widać, już kurki znoszą jajka. O, tutaj się dwie ładują, jak widać. No to niech sobie będą. Nie będziemy im przeszkadzać oczywiście. Tutaj również dwie. Właśnie nalałem tą ciepłą wodę. Będziemy się widzieli już po południu, jak kury dostaną wyżerkę, czyli gotowane łupiny od ziemniaków i różne takie resztki z obiadu. Więc widzimy się po południu, bo ja idę do domu, bo jest bardzo zimno. Więc do zobaczenia. Witajcie, jestem właśnie po południu. Mamy tutaj, jak widzicie, resztki z domu. Najpierw damy kochinkom. Bo mamy tutaj tego dużo, to każdy dostanie trochę. Jak widzicie, woda znowu zamarzła. O, tutaj mi wleciał kogucik. Na chwilę go wezmę i trochę tutaj wyrzucę. O, tyle im będzie starczyło. I tak więcej nie zjedzą, jeszcze paszę zaraz dostaną. Więc od razu im paszy tutaj trochę sypnę. Niech mają. Teraz sobie tutaj odłożę i pójdziemy do Wniosek. Najpierw właśnie weźmiemy tutaj. O, kurki już widzą. Tutaj to już lecą. Ale to zaraz. No, tak na razie tu położę. Tylko wejdę. O, chwileczkę. Muszę kurę zrzucić. Jest, co tu się dzieje? Wezmę im to tutaj jakoś na razie. O, kura tutaj głowę wsadziła. O. Dobra. Teraz im to. Dobra, wylewamy im to tu na razie. Tutaj trochę. I wsadzimy trochę do szklarni. Dla kurek, którym może być zimno trochę. Bo tutaj mamy koguta. I tam, jak widzicie, drugi. Ale cały czas jest atakowany, cały czas. Sypniemy to jakoś tak z boku. O, tu im też zaraz paszę damy. Tutaj też jeszcze trochę zostało. No i dobra, tutaj kogucik. No zaraz jeszcze idę po paszę, to też im sypniemy. O, kurki zajadają. Teraz pasza. Też to lubią, oczywiście.
Dzisiaj taką wyżerkę im zrobiłem. Mam nadzieję, że im smakuje. Na razie jak widzicie, to bardziej to się rzucają na paszę. Ale jak zjedzą, to także zjedzą te łupiny. Dobra, pójdę też tam na zewnątrz sypnąć tym trochę. No i dla każdej coś jest. Zobaczę tutaj jeszcze. Dobra, kogucik sobie radzi. Tutaj wszystkie jedzą. Zobaczymy jeszcze jajeczka. Jak tutaj się kury niosą. O, właśnie kogucik za mną idzie. Ale tutaj to nie tutaj jego miejsce. Sprawdzimy najpierw w kurniku, czy tu jakieś kurki nie ma. Jajka już widzę. O, tutaj widzę, kochinki sobie radzą. Zaraz zobaczę, bo nie widzę drugiej silki. Ale najpierw jajka, o, ładnie. Ale tak, trzy, jedno to mamy 7. Tutaj mamy 3. Tutaj kurkę. To od razu sprawdzimy, co tutaj ma pod sobą. 3, 4 jajka tutaj, jak widzicie. Jedno tam schowane. No to mamy na razie 14 jajek. Mamy godzinę 14 i 14 jajek. Ładny wynik. No i tutaj kurki też bardziej na paszę się rzuciły. Zobaczymy, gdzie tu jest ta młoda silka. Oj, nie widzę właśnie. Może jest w kurniku. Od razu otworzę i sprawdzę. Jak widzicie, nawet im do kurnika. O, tutaj jest kurka. I nie żyje. No i niestety zła wiadomość, bo kurka nie żyje, silki. Czy to był kogut? No niestety. Od ostatniego czasu właśnie się tak dziwnie zachowywała. No to nic, wyciągam ją stąd. Zaraz tutaj oczywiście trochę posprzątam. Zamknę to. Cała kurka już zimna. Dlatego ja już ją pójdę zakopać, jeżeli mi się uda. A my będziemy się widzieli już wieczorkiem. Więc do zobaczenia. Witajcie, jestem już wieczorkiem. Zamkniemy sobie kury. Zaczniemy tutaj od niosek. Ale sprawdzę jeszcze w szklarni, czy jakieś kury nie ma. Widzę, że nigdzie nie ma. To dobrze. A więc zamykamy. Jeszcze sprawdzę podkurnik. Tylko najpierw zamknę. O, jest. Pod kurnikiem nic nie ma. O, kurki ładnie są ułożone. Zbierzemy sobie jajeczka. A widziałem, że dzisiaj dużo nawet. Więc chwileczkę. Dobra. Już zbieramy. Ale tutaj śniegu napadało do środka też. Chyba to zamknę na wieczór. Chociaż tak, trochę. I teraz zbierzemy sobie jajka. No tutaj kura, jak zwykle. Tato musi wszędzie. I już mnie chce dziobać. O, już. Już nie po jajkach. Dobra, zostawiamy ją. 5 jajek u niej było. Tutaj mamy 4.
mamy 9. O Jezu, jajka. Jajka mi wyleciały. Czy żadne się nie zbiło? Tu się zbiło, ale dobra. To będzie do obiadu jutro. Zamykamy. Teraz w górę. O, tutaj widzę kogucik i skórką. Brat i siostra sobie tutaj siedzą. Dobra, zbieramy. Takie piękne. Tu w tym gnieździe teraz, co zbieram w nim jajka, to mamy 7 jajek. Czyli razem 16. Bardzo super. Superowy wynik. Zamkniemy sobie kochinki. Widzicie, wodę ciepłą też później nalałem i lód nawet nie jest taki gruby. Sprawdzimy sobie teraz. Tutaj nikogo nie ma. No tu widać ślady, że kochinki wchodziły. Do środka też napadane. I teraz zajrzymy sobie do środeczka. No i jak widzicie, w środku się błyszczy. Nawet tutaj przymroziło wszystko. No i biedny kogucik teraz jest sam. No niestety, no. Czy tutaj są wszystkie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. No, czyli teraz mamy 7 tutaj wszystkich. No na pewno postaram się dokupić do niego kurkę, jeżeli będzie taka opcja. To na pewno kupię, no bo szkoda. To też wiadomo. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i miłym komentarzu. I widzimy się w następnym. Siema.